Sparta TV. Telewizja Sparty Mierków. Z nami jest zawodnik Sparty Mierków, Michał Suliński. Cześć. Michał, no cieszymy się. Dzisiaj jest bardzo... Nareszcie. ...trzech punktów. No i powiedz, jaki to był mecz, jak ty to go dzisiaj ocenisz? Był ciężki. Naprawdę był ciężki. Wyszło nam z przodu to, co miało wyjść, to wyszło. Z tyłu trochę fartem, trochę umiejętnościami udało nam się trochę zablokować, uszczelnić defensywę. W drugiej połowie wyglądało to zdecydowanie lepiej, jeżeli chodzi o fazę tą defensywną, bo w pierwszej połowie dużo traciliśmy, właśnie dużo nam się urywali, ale już potem się trochę nauczyliśmy, jak biegają, kto biega, kto zbiega i grali cały czas to samo. Grali tylko lagę. Wiedzieliśmy, na kogo grają, jak grają. Wiedzieliśmy, których zawodników trzeba upilnować. Zrobiliśmy to. Udało się strzelić. 3-1. Wynik piękny. Jeszcze może powiedzieć, że to są derby lokalne, tak? No ja nie tutejszy, ale tak mówili, że derby bardziej. No i na ten mecz się nastawiałem. I dobrze na zawsze wychodzi z Brodami, z tego co widziałem, tak? W tamtej rundzie udało się... No Michał, ja powiem tak, ten mecz dzisiejszy toczył się niemal podobnie. Jak mówią, historia lubi się powtarzać i ona rzeczywiście się powtórzyła. Od miłego złego początku zaczynamy od 1-0 dla gości i tam też było tak samo, 1-0 wtedy dla Zjednoczonych. Ich mecz się kończy naszą wygraną. Tutaj, no, historia się powtórzyła, też się kończy naszą wygraną. Tak. Więc historia lubi się powtarzać. No. Mało tego, cieszymy się, że jeszcze wrócił do nas zawodnik po kontuzji. Żenia. Widać, że chłop ma serducho. Jeszcze wiadomo, zdrowie jeszcze mu nie pozwala do końca. Jeszcze tak asekuracyjnie, wiadomo, on wraca dopiero po kontuzji, bo bardzo ciężkiej kontuzji. Ale widać, że bardzo chce i to jest świetny prognostyk na przyszłe mecze, na przyszły sezon, tak? Bo to już ten powoli się kończy, jeszcze dwa mecze nam zostały. Jeszcze mamy szansę, tak? Jeszcze jesteśmy w grze. Jeszcze wszystko się może wydarzyć. No także prawdopodobnie, bo mówię, nie znam wyniku, ale tutaj w kulisach mówią, że Grabik zremisował. Tak, 3-3 chyba, tak? Z tym bardziej teraz odskakujemy od strefy spadkowej. To są świetne wieści, że możemy odskoczyć, złapać trochę tlenu. Tak fajnie, jest. Fajnie po ostatnim meczu, po Goznicy, gdzie mecz... Wynik, a to co się działo w meczu niekoniecznie dobrze odzwierciedlało przebieg spotkania, wynik zupełnie nie był taki, jaki powinien być. I tam nam trochę szczęścia zabrakło, a dzisiaj nam chyba los oddał trochę tego szczęścia. No i Łukasz Stankiewicz, świetna forma, no co mogę powiedzieć. Chłop strzela, wpada mu wszystko, co chce. Mówi, że dzisiaj jak jechaliśmy na mecz, to mówi, że strzeli, no i słowa dotrzymał. Tylko się takich wieści doczekiwać właśnie, żeby takie rzeczy widzieć. No i się cieszyć, wszyscy się cieszymy bardzo. Cieszmy się może właśnie dzisiaj, czyli tak. Co? Dzisiaj będzie, jak to mówią, radosny powrót do Żar. Tak, bardzo, bardzo. Ale coś, jesteśmy ostatnio mocni u siebie. I Trzebiel udało się wygrać, dzisiaj udało się wygrać. Także tym bardziej zapraszamy kibiców na mecz. Tak jest, 12 zawodnik zawsze się przyda. Dobra. Dzięki. Dzięki.